Siemano, tutaj Stefan Bong, witam was i dzisiaj, tak jak w tytule, opowiem dlaczego grałem Windowsa. W poniedziałek rano tutaj przyjechałem, no i tak sobie jestem, odpalam sobie kompa, no i widzę to, co zarejestrowałem finalnie, bo myślałem, żeby to wrzucić na Facebooka, ale jednak no w finale się rozmyśliłem, jest to troszkę długie, bo jednak wszystko się zaczęło w poniedziałek, gdzie już jest połowa środy, już 3 dni to trwa, no i wchodzę i no i widzę coś takiego. Pierwsza moja myśl to, że grafa się obluzowała, więc także wyjąłem kartę graficzną, włożyłem, no nie pomogło to, więc troszeczkę się ciepło zrobiło w majtach. Bałem się, że coś faktycznie jest z czymś, bo próbowałem wczytać Linuxa Minta 18 z tego pendrive'a, takiego pendrive'a mam, który 32 GB, ten pendrive, na którym jest oprogramowanie Easy to Boot, czyli ma tam para Windowsów, czyli mam Windowsa 7, 8, 10, 3 Linux i jeszcze coś tam, więc właśnie próbowałem czytać mini Windowsa XP, czyli właśnie oprogramowanie Hi-Res Boot, no niestety nie powiodło się to, zanim kończyło się to green screenem, za dużo YouTube'a, blue screen to się zakończyło. Następnie próbowałem także Minta 18, Mint także się nie wczytał i finalnie udało mi się dostać do trybu awaryjnego Windowsa 10. Nie wywaliło żadnego błędu i tak dalej. No i jestem w tym trybie awaryjnym i niestety nic nie mogę zrobić ze sterownikami karty graficznej, dlatego że karta graficzna nie istnieje. Tym w trybie awaryjnym nie da się do niej dostać, nie da się zainstalować sterowników, dlatego że sterowniki nie widzą karty graficznej, więc się nie zainstalują. No i tak to niestety poszło. No i dzisiaj finalnie po tam paru blue screenach, różne blue screeny. Nie zrobiłem wszystkich blue screenów, zdjęć wszystkich blue screenów. Większość była związana z sterownikami i uznałem, poddaję się. Byłem w trybie awaryjnym i tak dalej. Dodatkowo pracowałem na dysku, który używałem kiedyś tam jeszcze w drugim kompie. Teraz już go nawet w drugim kompie nie używam. No i się poddałem trochę i uznałem, że to jest dobry czas, bo akurat hasik padł, więc wymiana dysku. Lexar NM620. Prędkości. Takie te statystyczne to jest 3300 odczytu, zapis chyba 300, coś takiego. Więc uznaję, że w końcu teraz na dysk M2, więc także taki oto dysk zakupiłem. I właśnie to jest odpowiedź, dlaczego kom Windowsa. Kom Windowsa właśnie za to, że wiecie, przychodzisz sobie w poniedziałek, nagle chcesz włączyć kompa i komputer przestaje działać. A więc dzisiejszy odcinek właśnie, nie wiedziałem, że on powstanie. A więc 3 dni nie mam kompa, całe szczęście mam... Więc jakkolwiek byłem w stanie cokolwiek zrobić. Największy problem właśnie teraz będzie to, dlaczego wcześniej jakby nie zacząłem już tego formatu, bo w teorii no mogłem w poniedziałek już na tego formatu zrobić, tylko że no na tym dysku jest 500 giga danych. Miałem już wczoraj taki zamysł, żeby używać, ale finalnie uznałem, że dzisiaj ostatnia sztuka to była w XCOMie lokalnie, więc dzisiaj podjechałem rano, kupiłem właśnie i zaraz będziemy go montować w komputerze. Instalować system, no i sobie wszystko instalować na nowo. Miałem takiego formatu robić w jakoś w lipcu, sierpniu. Miałem posprzątać wszystkie pliki i właśnie wtedy zrobię formata, no ale jak widać, niestety nie. Zrobię teraz formata. Lecę zamontować ten dysk, bo czekam już jakieś chyba z 2 godziny, bo chciałem to nagrać i wiecie, chciałem nagrać wsadzanie dysku do kompa, więc lecimy. Czas zabrać się za tosty. No mówiąc o tym, co jeszcze było na początku, co było, jakby nie było, dorobiłem w końcu podpórkę pod kartę graficzną, to jest lejek, uciąłem go tutaj, przykręciłem śrubką jakąś, która tam gdzieś była, no i podpórkę na kartę graficzną, jest ona dosyć prosta teraz, czyli no niestety ja tutaj wyrąbane trochę miałem, nie robiłem żadnej podpórki, ale po tym incydencie uznałem, że w sumie warto by zrobić. Odpakujmy, ja już go odpakowałem, no nie będę kłamał, no bo chciałem zobaczyć. Otwieramy. Nie wiem, czy nie przepłaciłem, bo generalnie teraz jest okres komunijny. Komuniści chodzą po ulicach, więc nie wiem, czy nie przepłaciłem. Leszam włączonego, bo tu ciemno jest, więc niestety, ale odbija światło. O, ja mam tam śrubkę, więc ta śrubka też idzie out. Zobaczymy, jak się tego będzie używać. Teraz czas to zamontować. Nie no, bo łatwiej byłoby tego kompa położyć. Chyba było gówno widać, no ale trudno.
Teraz odpalamy kompa. Tego jeszcze USB-ka muszę. I tutaj właśnie, to oprogramowanie Easy to Boot, na którym mam tam te wszystkie Windowsy, Linuxy i tak dalej. 32 GB pendrive jest trochę mały, więc bierzemy to, wyrzucamy. Oczywiście podoba, że to schowam oczywiście, bo na gwarancję. No i co? Dysk sobie tutaj siedzi. Pięknie. Powiecie, że pewnie powinien mieć radiator. A ja mam to w dupie. No ale miejmy nadzieję, że naklejka wystarczy i że będzie git. A jeszcze zamówiłem. Czy jeszcze nie zamówiłem. Dzisiaj napisałem do supportu sale, wczoraj napisałem do supportu sale do PC, żeby kupić właśnie panel ze obudowy SG1, bo to jest SG1M, czyli tutaj metal, i kupię sobie taki front, który ma tutaj całą siatkę, i wtedy to i zamontuję. Dokupię jeden wiatrak i zamontuję dwa wiatraki, które są z tamtej obudowy. I wtedy to jeszcze z AliExpress kupię taki kontroler na wiatraki, na 10 wiatraków za 10 zł, bo ceny w Polsce są jakieś chore. Więc wtedy będę miał 3 wiatraki na froncie. Wiadomo, tego wiatraka to nie będzie. Będzie wszystko picobello. A to tamtego RAM to tam git. Albo coś więcej. Dobra, chyba git jest. Takie tam błędy jakieś. To muszę do serwisu zanieść, bo już po prostu nie wiem, co z tym RAMem jest. Czy to RAM jest uszkodzone, czy to się nie odpala. Błędy z pamięcią RAM zawsze wywala w momencie, w którym wejdę w BIOS i z niego wyjdę. Nie wiem co. O, i teraz coś się zaświeciło. I jest Lexar terabajtowy. I odpalam Kingstona. I to jest właśnie Easy to Boot. Czyli pokażę, w sumie, bo nigdy tego nie pokazałem w Netibie. Właśnie macie tutaj DOS menu, Linux menu, instalacja Windows. Wybierzmy sobie, tylko wiadomo, my. Ja tu mam 7, 8, serwer 12, 10. Wiadomo, bierzemy Windowsa 10. Ja tu mam Win 10 zwykły i co mam Win 10 PC, czyli taki przenośny Windows, coś takiego jak Heron's Boot. Wiem, że nie ogarniacie, o co chodzi, ale no, więc teraz instaluję tych Windowsa, odpalamy tutaj wszystko na Windowsie i następnie po prostu będę kopiował sobie rzeczy na ten główny dysk, czyli jakby na ten nowego, czyli na Lexara będę kopiował rzeczy z SSD-ka. I później, jak wszystko już będzie ogarnięte, wszystkie programy, które przypuśćmy były na SSD-ku, będą zainstalowane, wtedy formatujemy SSD-ka i wtedy zajmujemy się HDD-kiem i tak dalej. No więc cóż, więc instalacja Windowsa, speedrun. No i to jest tak naprawdę cały speedrun tej instalacji. No, tutaj nie ma nic ciekawego do pokazania, no co tutaj ma być. Dziwi mnie, że niektórzy, ja powiem tak, no ja też nie ogarniałem w pewnym momencie, kiedy na przykład usuwałem partycję zastrzeżoną przez system i się dziwiłem, czemu nie działa, a wtedy trochę młodszy byłem. No, więc ja też się dziwię, że na przykład coś nie działa i tak dalej, okej. Okay. Ten instalator jest na tyle intuicyjny, że mnie dziwi, że no ktoś może nie umieć. No ja się rozumiem, że ktoś może się nie interesować komputerami, tego nie umieć i tak dalej. No ale jednak mam wrażenie, że instalacja Windowsa, no to nie jest jakaś super trudna rzecz. Są poradniki na YouTube, więc wiecie, mam 21 wiek, to nie jest w żaden sposób trudne. Więc widzimy się tak naprawdę, nie wiem, tam kiedyś jak się to zainstaluje, wszystko skonfiguruje ten wstępny, takie zalogowanie się na Microsoft, niepozwolenie na śledzenie i tak dalej tam. Jeżeli teraz o to chodzi, co się tam dzieje, no to w tym momencie sobie, dokładnie w tym momencie mi się gry ze Steama kopiują, czyli sobie przerzucam z dysku. Po prostu grę tutaj daję, żeby ją zainstalował. Z tym sobie znajduję, olol, tu jest ta gra, i zweryfikuję po prostu pliki i nie muszę wszystkiego pobierać, mimo tego, że nie byłoby to problemem, żeby pobrać większość gier. Po prostu niektóre mają backupy internetowe, ale są takie parę gier, które na przykład Sims 4 nie mają backupów w chmurze. Całe szczęście, tak jak mówię, tylko Windows cię walił, więc w większości przypadków udało się większe rzeczy backupować. No więc z tego powodu, żeby ten odcinek nie był taki nudny, no to tutaj mam poczuchę. Poza kadrem jest trochę duża. W niej mam front panel do mojej obudowy, meshowy front panel, i tam jest też jeden wiatrak. I właśnie sobie to otworzymy, dzisiaj sobie to zamontujemy, bo ten dzień był trochę nudny i tak dalej, więc przejdźmy do konkretów. No i co, no i mamy paczuchę, która jest duża, więc ciężko ją w kadrze ustawić, więc po prostu otworzymy w taki sposób. Front panel zdobyłem poprzez napisanie do supportu SSD PC. I właśnie się dowiedziałem jakiś kiedyś już czas temu, że jak napiszesz do supportu SSD PC, to wtedy oni ci mogą podesłać część, to się podesłać, sprzedać oczywiście. I no i po prostu napisałem i po prostu dostałem ten link do sklepu, chyba Cooling się nazywa, coś takiego. I ten, a to chyba od boku się otwiera. Kurde, też tak mogłem w sumie zrobić.
frontpanelowy. Dlaczego ten frontpanel, a nie zwykły frontpanel? Dlatego, że no ten metalowy jednak no po prostu nie ma tego przepustu powietrza z przodu, więc dlatego tak, że ja kupiłem trzeci wiatrak. No ale jeszcze te wiatraki nie będą podłączone, dlatego że mi z AliExpress idzie taki kontroler na wiatraki, więc dopiero go tam zamontuję za około miesiąc. Dziękuję za kilogram folii. Albo szanują klienta, albo już mieli parę sytuacji, że musieli zwracać paczuszkę, bo kurier rozwalił, ale frontpanel konkretnie zapakowany. No jeden z najtańszych wiatraków, jaki był, czyli Silent PC SPC, a nie, to Silent PC Sigma HP 120 mm. No. On nie jest w żaden sposób podłączony. Aha, to w ogóle easy. Dobra, ja myślałem, że on jest z elektroniką razem. Teraz najpierw sobie przypasuję, jak to wygląda. No i teraz richczuję esce ten komputer. Chyba nie będzie widać tych wiatraków, więc tak naprawdę zamutuję je tak i w dupie to mam. Teraz tak, najważniejszy jest ten wiatrak, więc ten najlepszy musiałby tu czy tu. Gdzie jest najważniejsze chłodzenie? Tu, tylko że to trzecie miejsce tutaj na dole, no jest bez sensu. Chociaż tutaj są dyski, więc tutaj na pewno trafi taki słaby wiatrak. Jakby miał możliwość kontrolowania tego konkretnych wiatraków, to bym wtedy po prostu go na bardzo niskie obroty wrzucił i on sobie tutaj będzie dmuchał i tyle. Dobra, z tego pożar się z tym będę pieprzył i to wygodniej będzie po prostu poza kamerą zrobić, więc to zrobię po prostu poza kamerą. Okej, więc udało mi się po około 20 minutach uporać z problemem. Na początku myślałem, że wiatraki się przekręca z przodu, że wiecie, wkręca nałożony z przodu, nie jest tak jak teraz, tylko że gościu wsadza z przodu, ale ogarnąłem po chwili, że go się wkręca tak od tyłu. Znalazłem jedne śrubki, 4 w zestawie tutaj. Nie znalazłem żadnych śrubek, w sensie w zestawie z wiatrakiem były takie 4 śrubki małe. Uznałem, że się w sumie nie przyda, więc je w sumie cisnąłem ciepłem, no ale jednak się przydały, ponieważ właśnie tymi śrubkami się to wkręca, tutaj się wkręca właśnie wiatraki, chyba widać jak to ten. I 2 śrubki w tym kąpie znalazłem, więc mam tutaj, więc tutaj skręcone na 2 śrubki, tutaj jest na 2, wyciągam kable do tyłu i tak jest utkane, że jest tylko jedno wejście na ten, więc muszę wypiąć tylny wiatrak, pociągnę go do tyłu. Następnie z tyłu wepnę sobie do tego najnowszego wiatraka, bo on ma takie coś, że tutaj wpinacie wiatrak i to sobie po prostu wepnę ten czas od góry do góry, wtedy dał 3 wiatraki. Później jak mi przyjdzie ten kontroler, to wtedy wszystkie te, może nawet 5 wiatraków wepnę, nie wiem, zobaczymy. Okej, tak wygląda zmontowany, totalnie lepiej wygląda, wszystko działa, czyli no tylny wiatrak i ten jeden przedni działa i ten w sumie górny nie patrzyłem, ale musi działać na logikę, więc na tą chwilę pracuję tutaj 3 wiatraki. Kiedy przyjdzie paczuszka z AliExpress, z tego powodu, że jestem aktualnie jeszcze w trybie offline, kiedy to nagrywam, no to najprawdopodobniej, no zanim wyjdę z trybu offline, to jeszcze zdążę dograć montaż po prostu tego kontrolera. Jakby ten komputer raz się zepsuł, to byłoby git, co nie? Raz się zepsuł drugi raz. Tym razem z tym objawem, że jakkolwiek się odpalał, jakkolwiek coś tam było, aczkolwiek migało. Tym razem także tryb awaryjny nie działał. Więc cóż, więc ja w tym momencie jestem pod biurkiem. Ten komputer już leci dzisiaj do serwisu. Ostatecznie, bo już po prostu nie ma innej opcji. Teraz odpaliłem sobie na tym dysku. Wszystko działa, więc nie jest ani wina RAMu, ani wina tego. Czego to jest wina? Dobre pytanie. Dzisiaj na pewno będę chciał, w sensie będę musiał na pewno powiedzieć temu ziomkowi z sklepu, żeby przetestował konkretne rzeczy. Skopiowałem dane z dysku NVMe. Bo się kapo, że nie muszę sobie wszystkiego kopiować, więc dysk HDD wyjmę, dysk SSD wyjmę i dam po prostu z samym dyskiem NVMe kompa. No i ten. I dane z NVMe skopiowałem na dysk 2TB od rodzinki, na którym są jakieś takie różne filmy. Dostał tam 500 MB na nim, więc tak na styk się zmieścił niektóre rzeczy i niektóre rzeczy skopiowałem na SSD-ka. Ale to tam mniej już danych. No i tyle, ja teraz wyjmuję wszystkie dyski, w sensie te dwa tutaj, te dwa, które są na stałe, czyli SSD, HDD i odpinam tego, na którym teraz system odpaliłem i wszystko będzie działało normalnie.
Dodatkowo wyjmę podpórkę od karty graficznej i idziemy do serwisu. Siemano, ten film ma wyjść za 11 godzin, czyli jest pierwsza w nocy i jest późno. Tak jak wspominałem na początku, chcę tutaj na końcu wyjaśnić, dlatego że ogólnie całe nagranie było strasznie chaotyczne, przez to, że troszkę się tego nie spodziewałem, że będę nagrywał ten film, w sensie on tak totalnie z dupy wyszedł, no bo nie spodziewałem się, że nagle zdupi mi się Windows. Więc podsumowując od początku, 10 maja, poniedziałek, sobie tam przychodzę z imprezki, wszystko spoko i właśnie to, co widzieliście na nagraniach, czyli komputer się kraczy. Teraz wyjaśniając, co się zepsuło, system Windows, a dokładniej najnowsza aktualizacja 20H2, czyli najnowszy update. W tym momencie siedzę na update'cie jakimś z 2019, wszystko jest stabilnie i tak dalej, więc była to wina update'u najnowszego 20H2 i on sypał totalnie system. Wracając od początku, bo chciałem tutaj wyjaśnić, sypał się system, więc poniedziałek przyszedłem, cały dzień spędziłem praktycznie. We wtorek również próbowałem, no i we wtorek już troszkę z tym się trochę pokłóciłem, że chyba gówno zrobię i najlepiej będzie zrobić formata. Dlatego też we wtorek wieczorem zamówiłem do XCOMu, do odbioru osobistego, dysk M2. Myślę nawet albo jakimś tam Samsungiem 970 EVO, albo na tym Lexarem. Ten Lexar był dostępny tak od ręki, w sumie nie tak do końca, w sensie była jedna sztuka w salonie XCOMu. Więc dlatego także postanowiłem wziąć Lexara, bo potrzebowałem po prostu na szybko tego dysku. Poszedłem, kupiłem, w środę przyszedłem, instalowałem ten system, wszystko fajnie, spoko. No i ogólnie to poniedziałki już mi chyba zawsze pechowo będą kojarzyć, no bo w poniedziałek, maj 10 właśnie było ten akcja, no i 17 maja, no nie zgadnij co się stało, znowu się wypierdł. I właśnie to, dzięki czemu to wiem, że się wysrał wtedy system, no to właśnie jakoś wtedy w poniedziałek zrobił się update 20H2, ponieważ nie blokowałem tych update'ów, no zrobił się update i po raz kolejny system się wysypał, więc wtedy już postanowiłem, że próbowałem też chyba coś wtedy zrobić jeszcze tego samego dnia, ale jak widzieliście na tym poprzednim nagraniu, no to nic mi się już nie chciało po prostu, bo już byłem zmęczony tym komputerem. On działał czwartek, piątek, sobota, 4 dni. Więc działo 4 dni, więc uznałem, że w dupie co mam, idę z nim do serwisu. W serwisie udało się ziomek tam cofnął aktualizację i udało się jakby odzyskać ten system, więc tam stalą na jakiejś wersji i właśnie na tej wersji zablokowałem go, dlatego że mam Windowsa 10 Pro, więc jest po prostu wbrew taka funkcja. Polecam właśnie między innymi dlatego system Pro, warto dopłacić te 400 zł do licencji właśnie po to, że możesz wstrzymywać nawet na miesiąc tę aktualizację, dzięki czemu no wstrzymuję teraz aktualizację cały czas i teraz komputer działa jako tako, bo jest problem z renderowaniem filmów. Kiedy zacznę renderować film, to wywala się raz, ale jak zacząć tam drugi raz po restarcie kompa, to działa. Więc dalej jest problem z tym komputerem. Miałem w połowie lipca się zgłosić, w sensie on miał się zgłosić, i bo miał składać jakiś tam komputer dla jakiejś firmy i wtedy mógłby przetestować ramy. Finalnie się nie zgłosił, w sumie też go miałem w dupie, sobie pójdę do jakiegoś innego serwisu, bo tak naprawdę nie wiem, co się z tym kompi już godzone, tylko jeszcze nie wiemy co. Na początku wywalało mem testy, było dużo mem testów robione, chłopie przez miesiąc robił, nie miałem przez miesiąc dostępu do komputera. Tutaj także w ciągu tego miesiąca rozpoczęła się taka mała dranka z Paylowem. Więc w polowych warunkach, mając z tego jakiś drugi komputer stary, no to musiałem tam nagrywać audio, więc dlatego też te disy nie są jakiejś super jakości, bo po prostu ledwo co miałem możliwość się nagrać. Cóż, dziękuję wam za oglądanie. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to jeszcze powiem, tydzień temu nie było filmu, dlatego że byłem na wyjeździe i nie przygotowałem sobie nic na wyjazd, więc tak właśnie wyszło. Mam nadzieję, że mimo tego, że ten film był tak bardzo nieogarnięty i tak bardzo chaotyczny, że wam się podobało, mam nadzieję, że będzie tego lepiej. To był taki jeden film z nieciekawy, który w sumie nagrałem podczas przerwy, podczas trybu offline. Jest takie parę ciekawszych, które jeszcze muszę dokończyć, ale to kiedyś. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia, cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa, ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie jestem chory.